Każdy z nas miał swoje ulubione przedmioty w szkole. My i te, w których szło mu znacznie gorzej. Dla części lekcje matematyki czy chemii przypominały nocne koszmary. Dla innych próby interpretacji tekstów na języku polskim przypominały pierwsze próby łamania enigmy. Podział na nauki humanistyczne i ścisłe nie jest przypadkowy i wynika z wyraźnych różnic pomiędzy poszczególnymi dziedzinami. Na poziomie szkolnictwa wyższego nauki dzielą się właśnie na bardzo konkretnie określane dziedziny, a dalej na dyscypliny i specjalizacje. Czasem zdarza się jednak tak, że stworzone podziały przestają być zasadne. Czasem specjalnie łączy się badaczy w zespoły, które mają i matematyka, i chemika, i kilku humanistów. Razem z dynamicznym rozwojem poszczególnych obszarów nauki coraz popularniejsze staje się pojęcie interdyscyplinarności. Większość nowych wynalazków ciężko zaszufladkować do jednej wąskiej specjalizacji, czy nawet pojedynczej dyscypliny naukowej. Druk 3D powstał z wykorzystania twierdzeń matematycznych, kodu informatycznego i zaawansowanej fizyki. Obecnie jego zastosowanie badane jest w niemal każdym obszarze nauk ścisłych. Sama technologia druku 3D redefiniuje współczesną medycynę czy energetykę i jest na prostej drodze do masowego wykorzystania w wielu obszarach przemysłu. Reguły matematyki stanowią podstawę statystyki stosowanej w badaniach ekonomicznych, ale większość współczesnej ekonomii opiera się w ostatnich dekadach przede wszystkim o nurty społeczne. Badania oparte o reguły wyniesione z dziedzin ścisłych są więc kontrastowane przez spojrzenie mające korzenie w socjologii, psychologii i innych naukach humanistycznych. Widać więc wyraźnie, że wynalazki i opracowania naukowe regularnie powstają na styku różnych dziedzin naukowych, a więc badania prowadzone nad nimi muszą temu odpowiadać. Interdyscyplinarność to właśnie rodzaj takiej współpracy naukowej, w której naukowcy z różnych dziedzin łączą siły. O metodologii naukowej, sposobach prowadzenia obserwacji, dowodzenia i formułowania wniosków opowiadamy Wam w innych materiałach z tej serii. Interdyscyplinarne badania stanowią hybrydę, w której przedstawiciele różnych dziedzin wprowadzają do projektu najbardziej dopasowane do potrzeb przedmiotu badania techniki i metody. Owocem prac przeprowadzonych w takich mieszanych zespołach jest coś, co nazywamy wiedzą interdyscyplinarną. Uważa się ją za bardziej wyważoną niż wiedza dyscyplinowa, gdyż przezwycięża poszufladkowanie i opisuje znacznie szerszy kontekst, prezentując złożoność problemów. W przypadku wynalazków interdyscyplinarne badania mogą od razu wskazać szanse lub sygnalizować zagrożenia związane z odkryciami, na które nie wpadłby skupiony wokół wąskiej specjalizacji zespół naukowy. Z tego względu wiele rozwiązań związanych z rozwojem sztucznej inteligencji jest opracowywana w asyście psychologów lub nawet filozofów opisujących społeczne lub moralne konsekwencje prowadzonych badań. Zdaniem wielu przedstawicieli świata nauki wiedza interdyscyplinarna jest bardziej złożona, wieloaspektowa i lepiej znosi próbę czasu. Krytycy badań interdyscyplinarnych zwracają uwagę na fakt, że wielokontekstowość badań może ograniczać możliwość pogłębienia konkretnych obszarów. Jest to jednak problem, który zdaje się być łatwy do wyeliminowania poprzez sumienną pracę i odpowiednie położenie akcentów na etapie kompletowania zespołów badawczych. W ostatnich latach rozkwit przeżywają dyscypliny lub nawet całe dziedziny naukowe, które zdaniem wielu są z definicji interdyscyplinarne. Najbardziej popularne przykłady nauk interdyscyplinarnych, które od lat są obecne na uczelniach, to kognitywistyka, cybernetyka, kryminalistyka czy ludologia. Widać więc wyraźnie, że łączenie metody naukowej wielu dziedzin odbywa się zarówno na poziomie konkretnych badań czy zagadnień wewnątrz dyscypliny naukowej, ale także szerzej, już na etapie rozumienia części nauk. Coraz ciężej określać jasne granice pomiędzy obszarami badanymi przez naukowców. Rozwój technologii oraz konkretnych dziedzin zainteresowania badaczy zbliża do siebie ekspertów, którzy mogą dzielić się swoimi osiągnięciami i metodami. Tworzony w ten sposób obraz badanych zjawisk czy wynalazków tworzy bardziej kompletny obraz świata.